Cześć Roxana. Cześć. Powiedz może naszym telewidzom, ile ty masz lat? Mam 15 lat. No to ja wam powiem, że oglądając ciebie na Instagramie, o tobie w ogóle nie widać, że ty masz 15 lat. To jest coś niesamowite. Często się z tym spotykasz, No właśnie, dość często to słyszę, że tak wyglądam na starszą. No i co zazwyczaj jeszcze tobie mówią? No właśnie szczególnie, że daliby mi z 20 lat, nawet więcej, że tak poważnie wyglądam. No właśnie głównie myślę, że z takimi... Na swoim Instagramie zgromadziłaś dużo fanów, prawda? Zazwyczaj spotykasz. Troszkę tak. Zazwyczaj spotykasz się z tym, że ludzie starają się ciebie wspierać, czy też krytykują? Myślę, że głównie starają się mnie wspierać, ale jednak zdarzają się tacy, co też hejtują, krytykują. No i niezbyt miło się zachowują wobec mnie. No a powiedz mi na przykład... Ale myślę, że to jest mniejszość. Okej, ale spotykasz się z tymi, co ludzie, jak cię krytykują? Jak mogą krytykować tak miło wyglądającą dziewczynę? No właśnie krytykują pod tym względem, że niekoniecznie wyglądam miło, tylko że widząc moją liczbę followersów, widząc moje zdjęcia, od razu się narzuca taka opinia, że jestem zarozumiała, że czuję się na przykład lepsza od innych, a jest to totalnie nieprawdą i potem zawsze są bardzo zdziwieni, kiedy poznają mnie na żywo. Że właśnie spodziewali się takiej zarozumiałej gwiazdy, a ja nie zachowuję się w ogóle w ten sposób. Więc a powiedz mi proszę, od czego to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od tego, że wrzuciłam jedno zdjęcie na Instagrama, w lustrze w ogóle chyba. Nie było mnie widać prawie wcale, ale miałam wtedy chyba około 100 lajków i dla mnie to było takie wow, dla mnie to było dużo i jakby wtedy zauważyłam, że ludziom się po prostu podoba, że zaczynam coś tworzyć i myślę, że to mnie właśnie tak napędziło, że zaczęłam więcej tego wrzucać i tych ludzi się robiło coraz więcej. A widzisz już czas, że jesteś inspiracją dla innych? Myślę, że mogę czasami być, ale czy tak dużej ilości osób, to nie wiem w sumie. No ale jak piszą tobie na przykład Roxana, jesteś moją inspiracją i zazwyczaj kto to pisze? Piszą, nie wiem, dziewczynki w wieku lat 12, 10, tak. Czy dziewczyny w wieku lat 20 na przykład? W sensie, znaczy zależy. Właśnie to jest najwięcej, wydaje mi się, właśnie te młodsze osoby, ale zdarzają się też takie starsze też, że też mówią do mnie z jakąś tam dla nich inspiracją. Ale dlaczego jesteś dla nich inspiracją? Że mówią tobie, że co, że robisz sobie bardzo ładne zdjęcia, czy... No właśnie, albo jak pozuję, jak wyglądają moje zdjęcia, że też by chciały takie mieć, że jak... Szczególnie właśnie mnie pytają, jak zaczęłam, jak w ogóle wejść w ten świat. Właśnie... I co im wtedy odpowiadasz? Żeby najpierw na pewno zrobić portfolio, w które no, na początku będzie trzeba zainwestować oczywiście, ale że jeżeli będzie się skupiał na tym swoim Instagramie, na rozwoju tego portfolio, to po prostu samo potem pójdzie. No dobrze, to powiedz nam w takim razie, jak mają zadbać przede wszystkim te młode dziewczyny, no i te starsze, o rozwój tego swojego Instagrama? Co powinny robić, jakich błędów powinny unikać? Na pewno... Wydaje mi się, żeby dużo się udzielać, żeby było po prostu widać, że jesteś zaangażowany. Czyli co, więcej Instastory, czy więcej postów tworzenie. Według ciebie? Więcej story, na pewno. I właśnie więcej postów, to wbrew pozorom wcale nie jest lepiej. Też tak uważam. No i na przykład, jeżeli będziemy wrzucali codziennie zdjęcia, to w końcu to będzie nudne po prostu. I Instagram też nie będzie chciał nas promować, jeżeli będziemy robili taki spam tymi postami. Więc co kilka dni posty wydaje mi się, że najlepiej, że codziennie to w ogóle odpada. Okej, czyli żeby zacząć tą karierę w modelingu, wróćmy do tego tematu, najpierw proponujesz zrobienie portfolio, tak? Tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle najważniejsze na początek, żeby pokazać właśnie siebie po prostu, żeby potem jakby fotografowie i tak dalej na przykład nas zauważyli i chcieli z nami współpracować. Okej, i teraz powiedz mi tak, czy ty na samym początku swojej kariery szukałaś sam fotografu, czy ci fotografowie zgłaszali się do ciebie, szukałaś ich na zasadach TFP, czyli Time for Photo, czy też szukałaś takich i doradzasz innym, żeby poszukali takich fotografów, zainwestowali w tych fotografów, zapłacili im za te zdjęcia, bo wtedy mogą dotrzeć do większej ilości ludzi po prostu tymi ładnymi, ładniejszymi zdjęciami, no nie wiem, no pytam się tobie, bo...
Jesteś tym było... specjalistką. No, na początku właśnie było tak, że w kilka pierwszych sesji, że tak powiem, zainwestowałam właśnie, żeby były to ładne, takie porządne zdjęcia, żeby jednak reprezentowały one mnie w pewien sposób, ale także zdarzały się właśnie takie sesje tyfypy i bardziej one były na zasadzie po prostu, żeby zdobyć doświadczenie, żeby po prostu zobaczyć, jak to jest przed tym aparatem, żeby się poczuć swobodniej. Wiadomo, że na początku, jak były te pierwsze sesje, to byłam taka spięta, zestresowana, nie do końca właśnie się czułam tak jakby przed tym aparatem, ale z czasem to po prostu przyszło. Właśnie dlatego uważam, że te sesje tyfypy, nawet jeżeli fotograf nie jest jakoś nie wiadomo jak doświadczony, że warto po prostu na początku właśnie, żeby zdobyć to takie doświadczenie, tą taką swobodę przed tym aparatem. Okej, okay, a od jak długiego okresu działasz, jakbyś mogła naszym widzom powiedzieć? Znaczy na samym Instagramie. Tak. Na samym Instagramie od 2 lat, ale z całym tym modelingiem mam już styczność od 3 roku życia. Więc na 4, 3 jakoś tak malutka byłam. Okej, okay, ale powiedziałaś, że się zaczęło od jednego zdjęcia, jak wrzuciłaś. No tak, ale to właśnie o to chodzi. Znaczy ukrywasz tak. Coś przed nami. No właśnie, to jest ta taka historia moja w sumie. Tajemnica. Tak, moja tajemnica. No to bo może ją zdrać, no. No takie już profesjonalne sesje i ten Instagram zaczął się 2 lata temu. Ale sam modeling i takie właśnie pozowanie, jakieś tam pokazy mody już jak byłam mała. Ponieważ moja mama po prostu miała z tym styczność, miała agencję modelek, która dzisiaj jest agencją eventową, ale tam te kilkanaście lat temu była to agencja modelek, więc tam miałam różne sesje, jakieś gazetki, jakieś pokazy mody, więc już w sumie jak byłam mała, tak miałam z tym styczność. A potem zaczęło się dojrzewanie i miałam taki okres, że w ogóle nienawidziłam siebie na zdjęciach, tego jak wyglądam, nie czułam się dobrze w swoim ciele. No po prostu jakby ktoś mi powiedział, że będę miała Instagrama, go prowadziła, miała kiedyś takie sesje zdjęciowe. Pozwolę sobie tobie przerwać. Powiedz mi, bo według mnie to jest akurat jeden z problemów dzisiejszego świata. Jest. Szczególnie u dziewczyn. Tak, tak. To, że one same siebie nie akceptują. Co u ciebie stało się takim przełomem, że ty zaczęłaś siebie akceptować? Właśnie Instagram. Właśnie to, że zaczęłam publikować zdjęcia, że ludzie właśnie miłe komentarze dawali pod tymi zdjęciami. Po prostu to mnie tak chyba podbudowało tą moją samoocenę i po prostu... Ale jesteś zwolenniczką na przykład używania milionów filtrów, czy bardziej, żeby te zdjęcia były naturalne? No znaczy się, zdjęcia mam od fotografów, więc w sumie ja nawet nie ingeruję w swój wygląd w żaden sposób na nich. Okej, okay, a jak nagrywasz Instastory? Różnie. Czasami sobie nałożę jakiegoś filtra, czasami nie, zależy po prostu od dnia chyba. No dobrze, no to wróćmy w takim razie do twojej kariery modelingowej jeszcze. W modelingu, przepraszam. Czyli co? Czyli udało się tobie zaistnieć w tych kilku pokazach, po tym na przykład zaczęły się pojawiać jakieś zgłoszenia do twojej mamy. Tak, chcemy Roxankę gdzieś. No. Tak, ale to było właśnie po tym, jak zaczęłam tego Instagrama w sumie, bo mówię, to była taka po prostu przerwa, w której totalnie nie czułam siebie i jakby ktoś mi powiedział, że potem będę tak prowadziła tego Instagrama, to naprawdę bym się zdziwiła. A dzisiaj jakie są twoje plany na przyszłość oprócz wejścia w świat muzyki? Chciałabym zostać ogólnie stomatologiem i iść w tym kierunku, więc Instagram jest pod tym względem tak trochę z boku. Ale jeżeli będzie taka szansa, żeby dalej się w tym kierunku rozwijać, to myślę, że czemu nie? Czyli być może będziesz kolejną Anią Rubik. Nie wiem, zobaczymy. No a wysyłasz na przykład zgłoszenia do jakiejś agencji modelek? Jeszcze na sam koniec nam powiedz. Jeżeli chodzi w ogóle o agencję modelek, to jestem za niska po prostu i raczej nie urosnę. Kate Moss też ma 1,67 m. No ja mam 1,65 m. Nigdy nie wiadomo, Twiggy też była niska. No, zobaczymy. No na razie jakoś tak chyba te agencje średnio do mnie jednak przez ten mój wzrost. Zawsze tam szukają 1,74 m, a ja raczej nigdy tyle nie będę miała. Kiedyś na pewno docenią twój potencjał, bo jesteś naprawdę wyjątkowo. No więc na razie Instagram, na Instagramie nikt nie wie ile mam wzrostu. Znaczy no, jeżeli wstawię na Instastory to wiadomo, ale ogólnie po zdjęciach właśnie to też jest kolejną rzeczą, którą ludzie zawsze zauważają, jak mnie widzą tak na żywo pierwszy raz, że myślą, że jestem wyższa. Że na zdjęciach wyglądam na wyższa. Na przykład byłem święcie przekonany, że ty masz 1,70 m. No właśnie. No, często tak ludzie właśnie myślą, że jestem wysoka, że przyjdzie taka wielka kobyła, a tu taki...
takim razie dziękujemy bardzo za to, że była z nami wielka kobyła Roxana Szajkowska i sprawdźmy, co się dzieje u nas w kuchni. Dziękujemy bardzo, Roxana. Dziękuję.